Cześć, dzisiaj Wam chcę pokazać żywopłot z choiny kanadyjskiej. Choina kanadyjska, inaczej cuga, rośnie do około 20 metrów, z tym, że rośnie wolno. To jest choina, która lubi cień i półcień, potrzebuje kwaśne podłoże i nie lubi suszy. Można sobie ją spokojnie formować. To jest forma zimozielona, jak najbardziej na żywopłoty. Ja tutaj kilka sztuk już posadziłam, jeszcze kilka mi zostało. Sadzę mniej więcej co około 60-70 cm i około 50 cm od płotu. Tak naprawdę, przyznam się szczerze, sadzę to trochę na oko, ale myślę, że nie jest źle. Także biorę się dalej do roboty, bo pogoda jest całkiem fajna, nie jest za zimno, także będę sadzić dalej. Robię dość spore otwory, ponieważ u nas jest teren bardzo przerośnięty przez korzenie drzew i innych pozostałości po krzakach, więc ten dół robię po prostu większy i szerszy, żeby podsypać więcej lepszej ziemi, akurat ona dostaje do iglaków, żeby cuga fajnie się mogła przekorzenić i przyjąć. Także dół jest, no może nie dwa razy większy, ale na pewno o połowę większy niż jest roślina. Na spód daje podłoże typowo dla iglaków, tak żeby cuga się fajnie przyjęła i tutaj ładnie zakorzeniła. Tak jak widać, moja sadzonka jest bardzo, bardzo ładnie zakorzeniona. Ma bardzo dobry system korzeniowy. Także nie mam tutaj obaw co do tego, czy ona mi się przyjmie, czy nie. Mogą sobie Państwo sami zobaczyć. Zobaczcie, ile ma korzonków. Także bryła jest super. Biorę się za sadzenie. Pamiętajcie, żeby to miało sens, jeżeli kładziemy najpierw agrowuklinę, a potem sadzimy rośliny. Jeżeli sadzimy rośliny, potem musimy całą agrowuklinę ładnie posprzątać dookoła, albo pozamatać, albo opukać. Bo chodzi o to, że jeżeli zostawimy tutaj na agrowuklinie ziemię i przysypiemy to korą na przykład, albo mulczem, czy zrębkami, to wtedy nam będą tutaj rosły chwasty, bo mają ziemię, są przykryte, mają wodę i sobie fajnie wtedy dają radę. A właśnie po to kładziemy agrowuklinę, żeby nam chwasty nie rosły. Także pamiętajcie o tej prostej zasadzie, żeby na koniec wszystko ładnie pozamiatać, bądź opukać wężem, konewką, żeby agrowuklina była czysta, zanim coś na nią położymy. Teraz sobie możecie zerknąć. Żywopłot już jest posadzony. Tak wygląda. Myślę, że całkiem fajnie mi to wyszło. Jeszcze fajnie, mam nadzieję, że będzie efekt na wiosnę, jak to wszystko się ładnie rozrośnie. Tutaj mamy, proszę zobaczyć. Na ten moment mam 10 sztuk. Zobaczymy, jak one mi się przyjmią, jak będą ładnie rosły. Na wiosnę zaczynam nawożenie. Także mam nadzieję, że Wam się podoba, że komuś dałam pomysł na żywopłot ciekawy. Bo też trzeba pamiętać o tym, że cuga, tak jak już wcześniej mówiłam, to jest wysokie drzewo, ale ona wolno rośnie. Też ma formę taką całkiem fajną, przewieszającą się, więc nie jest tak idealnie prosta, tylko jest raczej taka delikatna i zwiewna. Więc wydaje mi się, że też jest, to jest fajny jakby odpowiednik tuj na żywopłot. Także jeżeli komuś się podoba, może sobie też spokojnie posadzić cugę, inaczej choinę kanadyjską. Efekt końcowy, jak widać, nawet fajny. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na żywopłot, a niekoniecznie chciał, żeby to były tuje, to polecam cugę. Nie ma dużych wymagań, tylko trzeba podlewać, bo suszy nie znosi. Nawóz i tyle. I ciąć. Jak najbardziej ciąć, bo ona lubi formowanie. Także polecam. No ja się cieszę z efektu. Jeszcze bardziej, mam nadzieję, będę się cieszyć na wiosnę, kiedy to wszystko ruszy. Także do usłyszenia, bądź do zobaczenia. Na razie.